Serio, świetna opcja, jeżeli komuś się nudzi na lekcji, to może sobie po prostu powąchać zeszyt i czuć się wyśmienicie. Ten kalendarz skradł moje serce. Znowu mi spada jakiś zeszyt. Nie, stój, stój, stój. No i spadł. Cześć wszystkim, z tej strony Nikola, witam Cię w moim kolejnym filmie i dzisiaj pokażę Wam moje zakupy szkolne. Tak, nastał ten moment, kiedy nagrywam back to school haul zakupowy z przyborami szkolnymi. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, w sumie małymi, wielkimi, jak to woli. Podobno mamy wrócić do szkoły we wrześniu. Możecie mi napisać w komentarzu, czy myślicie, że faktycznie pójdziemy do szkoły tego 1 września, czy jednak nadal będą te lekcje online. Napiszcie mi w komentarzu. No i co, ja Wam dzisiaj pokażę, co kupiłam w Auchan. Mam taką wielką torbę. I tu jest dziura. Świetnie, mam nadzieję, że się nie porwie do końca odcinka. A więc jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie zasubskrybujecie i zostaniecie ze mną na dłużej, aby nie przegapić żadnych moich filmów. Oraz zachęcam do stawienia łapeczki w górę, tak w ramach motywacji będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę. Także łapka w górę obowiązkowo. No więc co, zacznę może po prostu od razu od pokazywania. Ogólnie mam tylko przy sobie jeden paragon z jednych zakupów, bo ja na zakupy szłam 2 razy i za pierwszym razem robiłam zakupy, gdzie Instagram decydował o tym, jakie przybory kupuję, także nagrałam z tego odcinek, więc... Także jeżeli nie widzieliście tego filmu, to odsyłam Was tutaj do karty wyżej, obejrzyjcie po odcinku. Uważam, że na serio warto, bo śmiesznie wyszedł. No więc co, ja bez zbędnego gadania pokażę Wam moje przybory szkolne. No i w sumie ceny będą pokazywały się na ekranie, bo tutaj wszystkiego nie mam. Także lecimy. Na wstępie powiem, że wszystkie zakupy, które tutaj są zakupione w Auchan. O nie, tutaj już widzicie kawałek rzeczy, którą zakupiłam. Dobra, zacznę może od rzeczy, którą już tutaj widzicie i domyślacie się pewnie, co to jest. A więc tak, zakupiłam ogólnie globus, ponieważ jestem na rozszerzonej geografii, więc w sobie pomyślałam, że fajnie by było, gdybym miała właśnie zakupiony taki globus, bo globusa nie miałam w domu, ani żadnych map takich typowych nie miałam nigdzie przywieszonych, a no wiadomo, jakoś trzeba się uczyć tej geografii, więc zakupiłam po prostu globus, on kosztował około 24 zł, z tego co pamiętam, ceny będą się wyświetlały, jak mówiłam. No i to jest fajne, że no, to jest mapa jakby fizyczna, także mam tutaj wszystkie wyżyny, półwyspy i tak dalej, po prostu wszystko tutaj jest, także w wolnych chwilach mogę po prostu usiąść i popatrzę sobie na ten globus i przy okazji sobie przyswoję parę rzeczy. I ogólnie dużo rzeczy nie kupowałam w tym roku, ponieważ idę do klasy maturalnej, więc jakieś wszelakie cienkopisy, mazaki, kredki, pisaki, no nie są mi potrzebne, po prostu to jest zbędne, więc tych rzeczy nie kupowałam i mam kilka rzeczy z poprzedniego roku, gdzie ich nawet nie otworzyłam. Może najpierw zacznę od zeszytów, w sumie to jest chyba taka najbardziej ciekawa kwestia, jeżeli chodzi o back to school, bo w sumie najbardziej właśnie lubię oglądać wszystkie zeszyty, jakieś kalendarze, także zacznijmy od zeszytów. I mam tutaj akurat 4 duże zeszyty i je prawdopodobnie przeznaczę do rozszerzeń, czyli matematyki, geografii czy angielskiego. No więc mam tutaj pierwszy zeszyt z Oxforda, taki błękitny, wszystkie są w kratkę, tylko ten kwiatowy jest w linie. Ja ogólnie mega uwielbiam? Po prostu uwielbiam firmę Oxford, ponieważ ma serio fajną jakość, jeżeli chodzi o kartki, o okładki. Po prostu cały zeszyt, no po prostu uwielbiam. Nigdy mnie nie zawiódł, także zawsze do tego wracam. Mimo, że jest dosyć drogi, bo ten zeszyt kosztował bodaj, ten niebieski, kosztował bodajże 17 zł. 18. Na filmiku tam nagrywałam chyba tam 17 z czymś, tak mi się wydaje. Ceny będą tutaj, jak mówiłam. Także ja Oxford zawsze lubiłam, więc do niego często wracam. Dalej mam taki właśnie, wow. Dalej mam taki kwiatowy, piękny zeszyt z napisem Rosa Sugosa. Nawet nie wiedziałam, nie czytałam tego wcześniej, ale tak, Rosa Sugosa. Nie wiem, czy to poprawnie wymawiam, ale tak coś tu nie poprawcie. Dalej mam taki zwykły zeszyt, wszystkie są w kratkę i właśnie nie wiem, czy mam mówić, ile one mają kartek. Dobra, powiem. Jak już nagrywam ten filmik, to porządnie. Ten z Oxfordu ma 60 kartek, ten Rosa Sugosa ma też 60 kartek. Tu również mam zeszyt z Oxfordu czerwony i on ma kartek 96. I on ma też 96. Kolejnym zeszytem, który wybraliście Wy, jest ten oto zeszyt z flamingiem i ma właśnie takie paski świecące, odbijające, takie lustrzane, jeżeli chodzi o ten srebrny kolor. Jest serio przepiękny, mi się mega spodobał i ogólnie środek też jest super, ponieważ ma na bokach takie różyczki, taki właśnie motyw kwiatowy. No i fajne jest to, że można te kartki wyrywać, nie? Bo to jest właśnie zeszyt z kółkami i to mi się mega podoba i w tym roku raczej będę stawiała na te zeszyty z kółkami. Ma kartek 100 i to jest format B5, jakby ktoś pytał. Skoro już mowa o zeszytach z kółkami, no to tutaj zestaw z Oxfordu również z kółkami i mam tutaj 4 zeszyty w takich kolorkach, już Wam pokazuję, czekajcie. O, niebieski, błękitny, fioletowy i różowy i one jakby mega mi się one spodobały też ze względu na to nie tylko jak wyglądają, ale również przykuła mi ich prosto funkcjonalność, bo mają superancką jakość kartek i w ogóle ostatnio się dowiedziałam, że te znaczki po bokach, które są właśnie na kartkach, to jest jakby taki kod kreskowy, nie wiem czy to tak można nazwać, ale w każdym razie jest nawet na początku informacja o tym, że te zeszyty mają coś takiego, że mają przyporządkowaną aplikację do nich, przez którą można robić skany notatek, także to jest serio fajne, jeżeli to działa, to serio mega wam polecam, nie, w sensie, jak mogę powiedzieć coś, czego nie wiem czy działa. Jestem ciekawa, czy to serio tak dobrze działa, jak tutaj jest napisane i w trakcie pisania notatek po prostu to przetestuję, także zobaczymy, jak będą mi się sprawowały te zeszyty, ale ogólnie jakość jest cudowna, naprawdę, jeżeli mielibyście ochotę kupować jakieś właśnie zeszyty, które mają fajną jakość, dobrą jakość i żeby nie przebijały, to polecam wam z Oxforda i szczególnie jakby ta forma z kółkami, bo serio świetna jest. 160, tak? Co? 160 mają kartek. Jest tutaj też napisany rozmiar 17 na 22 cm. Są dosyć śliskie, także uważajcie z nimi. Ostatnim zeszytem, który też wybraliście na poprzednim odcinku, jest to zeszyt truskawkowy, pachnący truskawką i on serio pachnie tą truskawką, co prawda chemicznie troszkę, ale truskawką, dobrze. Serio, świetna opcja, jeżeli komuś się nudzi na lekcji, to może sobie po prostu powąchać zeszyt i czuć się, nie wiem jak, wyśmienicie, że tak powiem. Z tyłu wygląda to w ten sposób, z przodu tak. No i ten zeszyt ma 60 kartek. Przejdę teraz do rzeczy takich bardziej piórnikowych. Znowu mi spada jakiś zeszyt. Nie, stój. No i spadł. A nie, przepraszam, jeszcze mi został kalendarz. On został zakupiony w Empiku, to jest właśnie wyjątek, którego nie kupiłam w Auchan. I jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, nie no, to jest po prostu idealny kalendarz dla mnie. To trafiło tak w mój gust, że no musiałam to wziąć u oceny, w sensie to nie było jakoś bardzo drogie. Wyłączył mi się aparat, dobra, mam nadzieję, że się zapisało. To nie było ogólnie jakoś bardzo drogie, bo kosztowało 20 parę złotych, tutaj macie też cenę. No i te elementy złote, one są cudowne. No i w środku wygląda w sumie jak taki standardowy kalendarz, nic w sumie nadzwyczajnego. Natomiast ten wygląd po prostu sprawił, że ten kalendarz skradł moje serce. Dobra, teraz przejdziemy szybko do przyborów szkolnych. Długopisy, te, które wybraliście, czarne z Bika. I jeszcze mi zostały ołówki z poprzedniego roku, których nawet nie otworzyłam, także przydadzą mi się w tym. Korektor w taśmie z wymiennymi wkładami. Jestem mega zadowolona z tej decyzji, bo też właśnie ten korektor wybraliście, bo były jeszcze do wyboru takie korektory ze wzorkami, ale nie miały wymiennych wkładów, także ja się mega cieszę, bo nigdy takiego korektora nie miałam, także też sobie przetestuję. Dalej mam cienkopisy z zeszłego roku, których też nawet nie otworzyłam. Wstyd się przyznać, ale kupiłam, a nie otworzyłam ich do tej pory. Cały czas używałam zakreślaczy, jeżeli chodzi o jakieś podkreślenie ważnych terminów czy tam tematów w zeszycie. No ale mam je, więc może w tym roku uda mi się to wykorzystać. Zobaczymy. O kurde, mam nawet miseczkę w tej reklamówce. Zapomniałam jej wyjąć. A, nieważne. No i teraz przyszedł czas na mój fail, błąd. Jak zwał, tak zwał, ponieważ w poprzednim odcinku decydowaliście się o tym, jaką gumkę mam kupić, czy taką zwykłą, czy z temperówką, no i przez przypadek wzięłam dwie. Myślałam, że tą gumkę odłożyłam, bo wybraliście tą, natomiast nie odłożyłam i kupiłam dwie takie, więc w sumie na jedno wyszło, że tak powiem. Znowu spada na podłogę, wait. Są to takie karteczki przylepne, żeby sobie przykleić do zeszytu, żeby zaznaczyć po prostu sobie jakiś temat i później do tego wrócić, także no, warto mieć. I w sumie to by było chyba wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam i wszystko włożyłam z powrotem do tej torby. Także mam nadzieję, że film wam się spodobał i jakieś rzeczy z tych, które wam pokazałam, wam się spodobały i też może je kupicie. Napiszcie też w komentarzu, kiedy wy wybieracie się na zakupy szkolne. Jestem bardzo ciekawa, czy coś kupiliście może, albo jaki wasz jest ulubiony sklep, do którego często właśnie chodzicie na zakupy szkolne. Może też się zainspiruję, albo inni się zainspirują waszymi komentarzami, także piszcie. I co? Chyba to wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Fajnie, że tutaj wpadliście i zostaliście ze mną do końca. Jeżeli zostaliście do końca, to w sumie napiszcie w komentarzu, że wytrwałem. Przypnę wam wtedy serduszko i zobaczymy, ile osób obejrzał ten filmik do końca, bo w sumie jestem tego dosyć ciekawa, bo często jest tak, że osoby po prostu albo przeklikują filmik, albo oglądają przez 2-3 minuty, także napiszcie mi to koniecznie i zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a trafiliście na mój kanał pierwszy raz, także zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę, bo to też jest bardzo ważne, aby jakoś mnie to popchnęło do dalszego rozwoju. I co, wpadajcie na moje social media, ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się buziaczki i pa pa!